magazyn Słowacka Jazda. Dzień dobry. W dzisiejszym programie, jak zwykle, przetestujemy kilka tras narciarskich po słowackiej stronie Tatr i zapytamy o opinię na ich temat polskich narciarzy. Nie zabraknie również śnieżnych zabaw ze sporą dawką adrenaliny oraz przepięknych widoków na Tatry i Pieniny. Zapraszam! I znów jesteśmy w drodze do kraju naszych południowych sąsiadów. Jednak tym razem nie będziemy mieli zbyt wielu okazji, aby pojeździć po słowackich drogach, bo nasze docelowe miejsce, Bachledowa Dolina, oddalone jest od granicy z Jurgowem zaledwie o kilkanaście kilometrów. To olbrzymia zaleta, gdyż narciarze z Polski niekoniecznie muszą przyjeżdżać tutaj na kilka dni. Jeżeli ktoś spędza urlop w Bukowinie Tatrzańskiej i okolicy, może przyjechać tutaj choćby na jeden dzień. Jeśli natomiast jesteście zakwaterowani w pobliskim Zdziarze, macie do dyspozycji trzy skibusy, które zawożą narciarze na stok. Zobaczmy zatem, jak wyglądają tamtejsze trasy narciarskie. Bachledowa Dolina, zwana również Doliną Bachlecką, usytuowana jest na północnych stokach Magóry Spiskiej. Znajduje się w obrębie miejscowości Zdziar naprzeciw Tatr Bielskich. Tutejszy ośrodek narciarski położony jest na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Mamy tutaj do dyspozycji 9 wyciągów, w tym dwa krzesełkowe. Trzyosobowa kanapa ma długość ponad 1500 metrów. Ponadto są także do dyspozycji trasy biegowe. Najdłuższa z nich, Chrebień, ma 12 km. Za chwilę więcej szczegółów na temat tutejszej bazy narciarskiej. Jest ze mną pan Peter, przedstawiciel ośrodka w Bachledowej Dolinie. Proszę nam przybliżyć tutejsze trasy zjazdowe, jak są zróżnicowane. Dzień dobry, nasz ośrodek narciarski oferuje 11 km tras zjazdowych i 26 km tras biegowych. Trasy są rozdzielone na niebieskie, czerwone i czarne. Po stronie Jeziorska możemy znaleźć dużo czarnych, czerwonych tras, tak też i niebieską trasę. Po stronie Bachledowej znajdują się większość niebieskich tras dla rodziny z dziećmi, dla początkujących. Strona Jeziorska jest przygotowana dla profesjonalów i dla lepszych narciarzy. Widzę, że i wyczynowi narciarze znajdą tu coś dla siebie, ale także i rodziny z dziećmi. A co jeszcze oprócz białego szaleństwa proponuje ten ośrodek? Naszą nowością jest tor saneczkowy. Tor saneczkowy ma długość 1200 metrów. Jest to super zabawa dla dzieci i dorosłych. Dalej mamy tor tubingowy. Tor tubingowy jest trasa na gumowy kołak. Jest to zabawka większa dla dzieci. W takim razie, co jeszcze oferuje nam ośrodek, jeśli chodzi o gastronomię, o relaks, a także hotele? Znajduje się w całym ośrodku trzy bufety, restauracja, hotel Bachletka Strachan, gdzie jest super gastronomia tradycyjna i międzynarodowa. Relaks możemy znaleźć w hotelu Ski Bachledowa, saunę, jacuzzi i w spa. Wiem już wystarczająco dużo na temat tutejszego ośrodka narciarskiego. Czas więc przetestować trasy. Idę więc do wypożyczalni. Trasy są ciekawe, o zróżnicowanym stopniu trudności. Bardzo dobrze skomunikowane wyciągi dają możliwość zjazdu zarówno w kierunku Bachledowej Doliny, jak i w kierunku Jeziorska. A pełnię satysfakcji dostarczają te przepiękne widoki. Ale to tylko moje zdanie. Sprawdźmy, jakie wrażenia mają polscy turyści. Wracamy co roku, jest bardzo miło.
miła atmosfera w ogóle w pensjonatach, no i fajne stoki, nie ma kolejek, no bardzo przyjemnie się jeździ, zawsze jest dużo śniegu, nie ma co narzekać, także jest troszkę też taniej niż u nas, no to tam wiadomo, także można sobie tam wykorzystać, nie wiem, dla dzieci częściej instruktora wziąć. Odkryliśmy Bachledową Dolinę przed 30 laty, wtedy jeszcze nie były tak rozbudowane wyciągi, jak są w tej chwili. Piękna okolica, Tatry, piękny widok na Tatry, poza tym spokój. Narciarze bardzo kulturalni na stoku, no i bardzo dobrze przygotowane teraz trasy. Tutaj są zjazdy rewelacyjne, po prostu głowa mała. Długie trasy, mało ludzi, a cenowo myślę, że lepiej niż w Polsce. A przez przypadek odkryłem to miejsce tutaj, jadąc do Białki Tatrzańskiej. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego istnieje. 20 kilka kilometrów od Białki, a no niesamowicie. Mało ludzi, świetne zjazdy, no rewelacja. Te restauracje, koliby, wszystko można zjeść, fajnie wyprażany syr i tak dalej. I te słowiańskie potrawy, słowackie, fajnie jest. No, noclegi też są bardzo miłe, dużo pensjonatów. Za niedrogą cenę też, niedużo się płaci i naprawdę jest bardzo, bardzo miło. Pierwsze wrażenia to jest to, że tutaj jest bezpiecznie. Nie ma tak dużo ludzi jak na polskich stokach. Dla rodziny na przykład jest bardzo fajnie, jak się przyjeżdża z dziećmi, to są łatwiejsze trasy, trudniejsze, no fajnie. Oprócz zjeżdżania na nartach, turyści mogą zdecydować się na inne śnieżne atrakcje, które gwarantują dużą dawkę adrenaliny. Zatem możemy zjechać tutaj po torze bobslejowym o długości 1200 metrów lub po torze tubingowym. Bardziej odważni mogą wybrać snow rafting i zjechać łodzią raftingową po trasie zjazdowej Chrebień o długości 800 metrów. Emocjach związanych z białym szaleństwem warto wybrać się na krótki spacer po okolicy i wspiąć na tutejszą 14-metrową wieżę widokową, by podziwiać przepiękne Tatry Bielskie. Widać stąd także trzy korony w Pieninach. Naprawdę jest co podziwiać, a ja po raz kolejny jestem zachwycona tym, co tutaj zobaczyłam. Zapraszam więc na narty do Słowacji.